Słyszę już dzwony, jest godzina 12. Nasi goście już są. Pozwólcie, że zaczniemy dzisiejszą naszą uroczystość. Witam serdecznie, bardzo gorąco, pana starostę Janusza Wojtkiego wśród nas. Witamy. Nie mocno i serdecznie witam panią Stefanię Petrasz, członka zarządu. Mocno i serdecznie witam pierwszy raz w naszych progach panią Magdalenę z Wydziału Edukacji i Zdrowia, panią Elżbietę. Równie mocno i serdecznie witam księdza proboszcza Jana Widerę. Witamy. Witamy serdecznie, już teraz słońce, bo nam wyszło, ojca Krzysztofa. Moi drodzy, dzisiaj mamy piękną uroczystość i ja bym chciała, żeby to uczniowie zgadli, jaką to mamy dzisiaj uroczystość, żeby popatrzyli na pewien prezent, który jest na tym podwórku i powiedzieli, jaką to mamy dzisiaj uroczystość. Kto wie? Oświadczenie samochodów. Tak jest, przede wszystkim przekazanie samochodu przez pana starostę. Pan starosta nam zdał wielki prezent, wielki podarunek i sprezentował nam, przekazał do użytkowania piękny, wspaniały samochód. Czy młodzieży się podoba samochód? I jeszcze także dzisiaj poprosimy księdza proboszcza o poświęcenie tego samochodu, żebyśmy mogli bezpiecznie użytkować ten samochód, tak? Dzisiaj taki dzień, witamy w związku z tym was wszystkich bardzo serdecznie, witam oczywiście was, drodzy uczniowie, witam pracowników, całe środowisko ośrodka i dla was także oklaski. Pozwólcie, że przejdziemy do pierwszego punktu, poprosiłem pana starostę o oficjalne, uroczyste przekazanie nam tego busa do użytkowania. Panie starosto, mogę poprosić? Witam serdecznie państwa. Zawsze przyjemnie jest dawać prezenty. Może ludzie mawiają nawet, że większą przyjemność sprawia dawanie niż branie, więc myślę, że to tu jako przedstawiciele starostwa chyba najbardziej się cieszymy, że możemy wam ten samochód ofiarować. Tym bardziej, że wiemy, jak bardzo wam jest potrzebny. No i jestem pewien, że będzie dobrze wam służył. Pani dyrektor zadba, żeby odpowiednia osoba sprawowała opiekę nad tym samochodem i żeby służył wam jak najdłużej, jak najlepiej, żebyście wszyscy byli z tego zadowoleni, bo wiem, że no warto w tą szkołę inwestować, warto wam pomagać. Również pani dyrektor już od kilku lat przynajmniej pokazuje, że jest tą osobą, która wie, co w tej szkole należy zrobić. Potrafi to zrobić, potrafi uzyskać odpowiednie środki na ten cel. Dziękuję bardzo za tą pracę dotychczasową i życzę wielu jeszcze lat tak dobrej pracy tutaj. No cóż, cieszę się, że jesteśmy razem i życzę państwu jeszcze raz, żeby ten samochód tam jak najdłużej służył. No a teraz będę miał okazję przekazać kluczyki. Myślę, że przekażę je pani dyrektor, a pani dyrektor zrobi z tym, co uzna za stosowne. Jeszcze o oficjalnie przecięcie wstęgi tej pięknej czerwonej, co będzie świadczyło, że już możemy ten samochód użytkować. Panie, ja poproszę tutaj panią. Zapraszam. Zapraszam. Będzie